Cześć, dzień dobry. Tutaj mamy jeszcze parujący pasztet z soczewicy z sezamem czarnym na wierzchu, który był z pudełka ze zdrową żywnością. Linki w opisie pod filmem, tam możecie zajrzeć i macie nawet kod zniżkowy. Jeżeli chodzi o pasztet, to miał być tydzień temu, jednak nie udało się, dlatego że mówiłam Wam, że pokasowały mi się 3 pliki i niestety nie dało się sklecić tego filmu za cholerę. To jest przepis, słuchajcie, który testowałam na wszelkie możliwe sposoby i to jest przepis z 3 przepisów. Tutaj, że tak powiem, moją inspiracją były pasztety z bloga Marty Dymek, jadłonomia.pl. Ona ma przecudowne te przepisy, słuchajcie, uwielbiam jej przepisy. A ten smalec ze śliwką to jest po prostu niebo w gębie. I ja zmodyfikowałam jej 2 przepisy, bo ona ma przepis na czerwoną soczewicę i chyba przepis na zieloną soczewicę, też jest pasztet. Ja troszeczkę wzięłam z jednego przepisu, z drugiego i jeszcze dołożyłam z 3, takiego, który ja znalazłam tutaj w swoich książeczkach, które mam w domu. Także jest to modyfikacja 3 przepisów, która moim zdaniem i według mojego podniebienia smakuje mi najbardziej. Także to tyle w ramach takiego krótkiego wstępu. I może, żeby nie przedłużać, to zaczynamy przygotowanie, abyście też mogli zrobić to jak najszybciej w domu i zajadać się tą pysznością. Jedziemy! Zaczynamy od wstawienia rondelka, czy tam jaki tam garnek posiadacie, na ugotowanie kaszy jaglanej. Ja daję 1 woreczek. A tutaj wstawiłam troszeczkę wody, bo wrzucę warzywa i soczewice i to się wszystko po prostu musi udusić do miękkości. I ja jedną wodę, jak i drugą wodę solę, żeby, no wiecie, no kasza miała już swój smak i warzywa też już miały swój smak. A jeżeli mówimy o warzywach, to będziemy dusili 2 marchewki. Cebula się nie będzie dusiła, cebula będzie robiła coś innego. I ja daję taki dosyć duży kawałek tego selera, bo ja lubię seler, kocham i uwielbiam seler. Jeżeli nie lubicie, to możecie dać mniejszy i na przykład do tego pietruszkę. Także to według Waszego gustu. Także obieram wszystko i zaraz wszelkie instrukcje dalsze będą się pojawiały na ekranie. Do gotującej się wody wrzucam moje obrane i pokrojone warzywa na mniejsze, dlatego że wtedy się równomiernie i szybciej po prostu ugotują, niż jakbyśmy rzucili w całości. A, jakie gorące. No ale tak to jest, jak się wszystko jedną ręką robi, ale jakoś damy radę, więc spokojnie. I co? To gotujemy sobie do miękkości. I jak nam się ugotuje, to dodamy do tego po prostu soczewicę. Ja tutaj mam soczewicę, nowe opakowanie. Dałam szklankę soczewicy i zrobiłam to, co... Milano! Zrobiłam to, co ostatnio, czyli po prostu przepłukałam na sitku bardzo porządnie, bo nigdy nie wiadomo, jakie tam różne zarazki, znaczy zarazki, różne tam jakieś, nie wiem, no resztki różnych rzeczy mogły się na tym pozbierać, nie wiadomo, jak tam to wszystko było, więc zawsze pamiętajcie o tym, żeby kaszę, żeby soczewicę przepłukać. A tu do garnka wkładam woreczek kaszy jaglanej i gotuję według przepisu na opakowaniu. Czekamy. Teraz bierzemy naszą soczewicę i dodajemy do ugotowanych warzyw. No i możemy ją nawet rozgotować, także dajmy jej z jakieś 15-20 minut. Ona się na pewno rozgotuje, a ta marchewka z selerem już są mięciutkie, więc czekamy. Posiekałam cebulę, ona nie musi być w drobną kostkę, bo i tak wszystko będziemy razem blendować, więc nie ma to żadnego znaczenia. Ja pokusiłam się jeszcze o 2 ząbki czosnku, bo wiecie, że ja kocham i uwielbiam czosnek, ale nie będę dodawała ich od razu, bo to będziemy smażyć, a czosnek by mi się po prostu spalił, bo on nie lubi długo się smażyć, także czosnek wrzucę później pod sam koniec smażenia. Na patelni rozgrzałam oliwę. O, wszystko pryska, słuchajcie, ale jaja. No i wrzucam moją cebulę. Tak jak powiedziałam, czosnek wrzucam później. Teraz będę smażyć cebulkę. I do tego wszystkiego, słuchajcie, dodaję 2 liście laurowe, 2 goździki,
i 3 ziela angielskie. I później musimy to wyłowić, także pamiętajcie, ile wrzuciliście, ale tutaj bez problemu będzie wszystko widać. Także to musimy sobie przesmażyć tak dosyć porządnie. Myślę, że na pewno dobre 5 minut. A czosnek damy po prostu pod koniec, żeby nam się teraz nie spalił chłopak. Warzywa wraz z soczewicą odcedzam chwilę na moim oryginalnym torszlaku. Warzywa przełożyłam do miski i teraz słuchajcie, dodaję tutaj nasz woreczek kaszy jaglanej. I teraz jeżeli chodzi o przyprawy, to już Wam wszystko objaśniam. A oczywiście wszystkie przyprawy, proporcje będą w opisie pod filmem, także tam proszę sobie zajrzeć. I teraz tak, no dajemy tak z 2-3 łyżki sosu sojowego, aby troszkę tego było. Później, jeżeli jest taka jeszcze potrzeba, to ja daję już na wstępie troszeczkę soli, ale później po zblendowaniu jeszcze będziemy to wszystko próbować i wtedy możemy jeszcze doprawić. I teraz tak, no troszeczkę pieprzu według gustu, możecie go przyprawić na ostro, papryczką chili, jak tam sobie życzycie. I teraz ja daję pół łyżeczki majeranku oraz pół łyżeczki gałki muszkatołowej, tylko muszę ją znaleźć. Teraz dolewam do niego 100 ml oliwy, aby nasz pasztet nie był mimo wszystko taki strasznie suchy. I teraz wiecie co? Ja tu dałam jeszcze te pół łyżeczki gałki muszkatołowej i to by było wszystko z mojej strony, więc teraz nie pozostaje nam nic innego jak przejść dalej. Tu mam przesmażoną moją cebulkę z czosnkiem i przyprawami i teraz po prostu, słuchajcie, musimy powyciągać wszystko, co tutaj mamy, czyli liście laurowe, 2 goździki oraz 3 ziela angielskie. Także, o, mamy goździka, ja szukam i zaraz dodamy do reszty naszego farszu. Pogrzebałam, podłubałam i dodaję wszystko. Ale to pachnie, o matko kochana. Przecudownie to pachnie, uwielbiam ten zapach. No i co? Nie pozostaje nam nic innego, jak pobawić się w blendowanie. To zaczynamy! Paszczet mamy zblendowany na gładziuteńką masę i ja w tym momencie pokuszę się o dodanie jeszcze soli. Reszta uważam, że jest ok. Tak jak mówię, jeżeli chcecie ostrzejszy, to spokojnie możecie dodać sobie więcej pieprzu, papryczki, chili, czy tego, czego sobie tam życzycie. I teraz tak, ja to mieszam, idę przygotować blaszkę i już Wam powiem, o co chodzi z tą blaszką i idę nagrzać piekarnik na 180 stopni, ja nagrzewam góra-dół. Wiecie, że ja nie jestem zwolennikiem pieczenia ciast i nigdy nie będę tego robić, bo ja nie umiem piec ciast. I u mnie w domu jest tylko jedna, jedyna zwykła blacha, na którą wykładam papier do pieczenia. Możecie też użyć tej krótkiej, jak to się nazywa, keksówki. I to by była najfajniejsza właśnie opcja, ale że nie mam, no to użyję w tym. Ale Wy, jeżeli macie te keksówki, te króciutkie takie, to jak najbardziej możecie w keksówkę to wsadzić. I teraz możecie wyłożyć to papierem do pieczenia, możecie obsypać mąką migdałową, możecie obsypać na przykład odrobiną zblendowanych migdałów tak samo, albo orzechów, równie dobrze będzie to świetnie pasowało. No albo po polsku... jak to się mówi, bułką tartą. I oczywiście odrobinę tłuszczyku, jakiego uważacie za słuszne. Może być jak najbardziej zwykłe masło. Lub jeżeli chcecie trochę zdrowiej, no to oczywiście wybierzcie inny tłuszczyk. Ja tutaj mam śliwki suszone. Zobaczcie, one są nie za duże, niektóre są bardzo maleńkie. Ja je po prostu będę kroiła, wiecie w co, takie drobne paseczki.
Możecie je włożyć w całości, możecie je właśnie posiekać jeszcze drobniej, jak sobie życzycie. Ja próbowałam też ten pasztet z wersją z żurawiną, ale po prostu nie wiem, może dlatego, że jeżeli chodzi o suszone owoce, to ja jestem w ogóle bardzo wybredna i mało co lubię. Jedyne rzeczywiście, co lubię, to tylko śliwki suszone, powiem Wam szczerze. Żurawinę zjem, ale to już tak, muszę się troszeczkę namęczyć z nią. A śliwkę suszoną jak najbardziej, także to mi nie przeszkadza. I jeżeli chcecie, no to mówię, możecie zrobić z żurawiną, albo pół z żurawiną, pół ze śliwką i wtedy sobie wypróbujecie, co Wam będzie bardziej pasowało. Więc ja preferuję śliwkę. No i teraz chciałabym Wam pokazać, jak najlepiej tylko umiem ustawić kamerę, więc wykładamy sobie połowę naszego pasztetu i powiem Wam szczerze, że ja nie chcę, aby on był tak strasznie gruby, chociaż w tych keksówkach on fajny wychodzi. I może tak uda mi się go na połowie blaszki rozłożyć, zobaczymy, więc układamy go, tu nam trochę nierówno coś wyszło, więc staram się tak ułożyć go na połowie blachy, aby on nie był taki, wiecie, cienki pasztet, tylko taki solidny pasztecik. Teraz na to układamy sobie nasze śliwki. Możecie je ułożyć w jednym rządku. W keksówce by było fajnie, bo można by było je ułożyć właśnie na samym środku. A ja, że tak jak mówiłam, nie posiadam takiego typu narzędzi, to rozrzucam go po prostu wszędzie i wtedy każdy, kto będzie chciał, to w kęsie może znaleźć niespodziankę. Dobra, mamy śliwki i teraz po prostu przykrywamy nasz pasztet pozostałą częścią. Prezentuje się mój pasztet, mniej więcej, o, coś tu nam wyleciało, a to już do oblizania pójdzie. O, piekarnik właśnie piszczał, że już jest nagrzany, więc wjeżdżamy do piekarnika. Ale co chcę Wam jeszcze powiedzieć na temat pieczenia, to że na przykład u mnie w piekarniku tak 40-45 minut, ale żeby pasztet na przykład Wam nie obsechł za bardzo, to możecie go z wierzchu przykryć folią aluminiową i go zapiekać. I później go na przykład odkryć i dopiero przypiekać wierzch, czyli tą skórkę, żeby była chrupiąca. Bo jeżeli ta skórka Wam się za bardzo spali, w ogóle jeżeli pasztet Wam się za bardzo upiecze, to później, jeżeli będziecie go kroić, to będzie się rozlatywał. Będzie po prostu taki bardziej chrupki, a wierzch będzie Wam na pewno odpadał. Także musicie uważać z tym pasztetem po prostu. I jeżeli mówię, nie chcecie, no to możecie go z wierzchu przykryć teraz, później go odkryć i dopiero go zrumienić. Ale że ja już mam to opracowane i mniej więcej wiem, kiedy go wyjąć, no to wkładam go do piekarnika. A Wy zróbcie tak, jak uważacie. Tylko mówię, nie spalcie go za bardzo, bo później jak on ostygnie, to będzie po prostu się kruszył z wierzchu, dlatego że będzie za bardzo przypieczony. Jak gorąco w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uwaga, uwaga, wyciągamy nasze cudo z piekarnika i teraz najwyżej spalę się na wizji. Nasz pasztet, słuchajcie, czekajcie, wszystko pozamykam, nasz pasztet jest już gotowy. Mój siedział dokładnie 48 minut, bo nie nastawiłam czasu, a siedziałam na komputerze i edytowałam film. I teraz słuchajcie, posypuję mój pasztet świeżo wyjęty z piekarnika czarnym sezamem. No i teraz tak. Jeżeli chodzi o czarny sezam, to jest on z pudełka ze zdrową żywnością. Jest to Health Box i linki macie w informacji pod filmem. Tak samo film, w którym mówię o tych produktach i tak jak Wam mówiłam, mąkę migdałową, jeżeli byście blachę wysmarowali tłuszczykiem, to możecie podsypać mąką migdałową, będzie to zdecydowanie droższe, a jak nie, to tak jak ja, po prostu papierem do pieczenia. Więc zapraszam do linków pod spodem, tam macie kod zniżkowy nawet na to pudełko, bo w tamtym miesiącu była po prostu rewelacyjna zawartość wszystkich rzeczy. No i teraz tak,
parę słów na temat mojego pasztetu. A mianowicie, ten pasztet najlepszy jest, gdy ostygnie i wiecie, taki przestudzony, wsadzić do lodówki na calutką noc. To nie jest wersja pasztetu, która jest taka, wiecie, mega sucha, tylko to jest taki troszeczkę bardziej wilgotna, bo ja nie lubię takich strasznie suchych pasztetów, dlatego tak kombinowałam z tymi przepisami, co Wam mówiłam na początku filmu. Więc jeżeli nie lubicie takiej rzadkiej, znaczy nie tyle co rzadkiej, tylko mokrej konsystencji pasztetu, to nie będzie zdecydowanie pasztet dla Was. Ale wtedy możecie sobie dodać z dwa jaja do tego, ewentualnie rozrobić nasiona chia i będą Wam posługiwały za jajko. Do lodówki go przestudzonego na całą noc i on wtedy jeszcze w lodówce się troszeczkę ściągnie i nie będzie taki strasznie, no on rzadki nie będzie, ale nie będzie też mega suchy, bo ja takiego nie lubię. I to jest moja wersja pasztetu, także uwierzcie mi, że ta blaszka znika w dwa dni. Naprawdę, nawet mój mąż go zajada. No dobra, tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami i widzimy się już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!